Witam Was kochane i kochani bardzo, bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia mojego absolutnie, ale to absolutnie ulubionego typu filmiku na całym naszym babskim YouTube, w naszej jakże ciekawej sekcji beauty. Tak jak się zapewne domyślacie, chociaż zagadka nie jest ciężka do rozwikłania, bo macie to napisane mniej więcej gdzieś tutaj, zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko, czyli filmik z krótkimi, rzeczowymi, mam nadzieję dla Was i przydatnymi recenzjami produktów, które używałam w ciągu ostatnich miesięcy. Dla mnie najbardziej potrzebny, najbardziej ciekawy filmik na całym YouTube, który ja uwielbiam nagrywać dla Was, żeby Wam jak najwięcej ciekawych informacji o dobrych, bądź niestety czasami tych złych produktach przekazać. I też ten typ filmiku jest moim absolutnie ulubionym, jeżeli chodzi o oglądanie go właśnie u innych dziewczyn. Zacznę od makijażu, bo niestety, niestety, ja generalnie bardzo się cieszę z każdego zużytego produktu, bo to daje możliwość kupowania, testowania nowych, mówienia Wam o nowych produktach, ale niestety z produktami do makijażu, które sprawdzały mi się rewelacyjnie i były dla mnie dosłownie idealne i doskonałe, jest tak, że no nie chciałabym, żeby one się tak szybko kończyły. Wszystkie produkty do makijażu, o których Wam dzisiaj powiem, są po prostu rewelacyjne. O wielu tych produktach, które dzisiaj Wam będę mówić, robiłam już na przykład moje recenzje na moim blogu i zajrzyjcie sobie do opisu, jeżeli będziecie na temat jakiegoś produktu chcieli wiedzieć więcej, to zajrzyjcie do opisu, tam na pewno będzie link, jeżeli jakaś recenzja się pojawiła. Zacznę od korektora, który tutaj wygląda dość może, powiem Wam tak, no niezbyt korzystnie, dlatego że głowę ma urwaną i tak naprawdę no na ostatniej tutaj już nitce trzyma mu się główka. Jest to korektor marki Collection Lasted Perfection, mój jest w odcieniu najjaśniejszym, czyli jeden. Jest to produkt przeze mnie często porównywany do takiej nieco gęstszej wersji korektora z MAC Pro Longwear i tak naprawdę jest. Ja uwielbiam ten produkt za to, że dosyć dobrze kryje. Ja nakładam dwie cienkie warstwy pod oczy i wtedy on naprawdę dobrze kryje. Ja mam dosyć mocne sińce pod oczami, a uważam, że w każdym filmie naprawdę to wygląda tak, jakbym nic nie robiła w życiu, tylko leżała, pachniała i się spała co najmniej do 12. A na takim efekcie, powiedzmy sobie szczerze, nam kobietom zależy, więc jeżeli Wy lubicie gęste, mocno kryjące korektory, które oczywiście raz, że nadają się pod oczy, jeżeli macie skórę dobrze nawilżoną, ale też super sprawdzają się na różne niedoskonałości. Jest to, jeżeli chodzi o korektory, jest to mój numer 2, tylko oczywiście uczulam Was, jeżeli go używacie, rozetnijcie sobie tą górę, tak jak ja to zrobiłam i spokojnie, tam jest jeszcze produktu na co najmniej 2-3 tygodnie używania. Ja go przełożyłam do mniejszego słoiczka, wtedy z takiego mniejszego słoiczka zużywam. Dla mnie jest to produkt idealny, jedyna wada jest taka, że ciężko go u nas dostać. Jest dostępny tylko na Allegro, dlatego że w Polsce jest stacjonarnie niedostępny i na Allegro oczywiście przecinają z kasą, bo w Butcie czy w jakiejś innej właśnie brytyjskiej drogerii można go znaleźć za 4 funty, chyba 19 pensów, jakieś 4,5 funta, a na Allegro dostaniecie go za 35-40, czasami nawet złotych, ale nawet tych 40 złotych jest warte, jest rewelacyjne. To samo mogę powiedzieć o moich dwóch podkładach, które niestety zużyłam. Ten kupiłam sobie w styczniu, jest to mój ulubiony taki podkład do stosowania na co dzień. Boże, ile razy o nim mówiłam, to myślę, że tylko Bóg jeden wie. Jest to Lancome Tint Miracle, mój oczywiście odcień 005, ten najjaśniejszy. Robiłam z nim wielokrotnie makijaż, robiłam też z nim makijaż na blogu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jak on wygląda, jak się prezentuje na zdjęciach, zostawię Wam ten makijaż, link do tego makijażu na dole. Jest to produkt, podkład bardzo naturalny, pięknie wyglądający, ja go uwielbiam, to jest moje nie wiem które opakowanie i na pewno do niego wrócę w przyszłości. Teraz za klubu, w najbliższych tam tygodniach, nie planuję na pewno, no, ale oczywiście do niego wrócę, dlatego że jest to mój ulubiony podkład. A moim ulubionym podkładem do zadań specjalnym, podkładem bardzo długotrwałym, który jest lekki, nie kryje może jakoś rewelacyjnie. Jest to podkład taki kryjący lekko, maksymalnie średnio, ale za to jest niesamowicie trwały. Jest to oczywiście MAC Pro Longwear. Mój odcień to NC15. Tutaj robiłam jego test trwałości, więc podlinkuję Wam film tam. W tym z tego filmu dowiecie się absolutnie wszystkiego. Kolejny produkt, który używałam w właśnie przed chwilą wspomnianym teście, jest to puder matujący transparentny sypki. Essence All About Matte Fixing Loose Powder. Jest to produkt, który wydaje mi się, też Wy tak pisałyście w poprzednich moich filmach, kiedy o nim wspominałam, wydaje mi się, że jest to produkt niestety wycofany, a szkoda. Nie jest to moim zdaniem puder idealny, dlatego że początkowo dosyć ten matowy efekt widać na twarzy, jest tak... Powiedzmy sobie szczerze, że nie wygląda do końca naturalnie, ale jak już ładnie się wtopi w buzię, to naprawdę wygląda makijaż ładnie, dosyć dobrze utrwala, więc ja byłam z niego bardzo zadowolona. Dla mnie to jest taki tańszy, nieco słabszy, ale podkreślam, nieco słabszy odpowiednik pudru z MAC Prep & Prime. Też robiłam u nich recenzję, link będzie na dole. Kolejny rewelacyjny produkt, którym utrwalałam, właśnie to jest brudasek, ale używałam go dzisiaj, stwierdziłam, że nie ma co już marnować mydła i wody tak naprawdę, skoro idzie do śmieci. Jest to gąbeczka Real Techniques,
która służyła mi od marca tego roku, więc służyła mi ponad tak naprawdę pół roku. Wiem, że wiele osób mówi, że warto jednak bardziej kupić Beauty Blender, bo Beauty Blender raz, że łatwiej się myje, dwa, że szybciej schnie, a trzy, że jest bardziej wytrzymały. Moim zdaniem, jeżeli o taką gąbeczkę się dba dobrze, codziennie się po każdym użyciu ją myje, oczywiście oprócz tego ostatniego użycia, jak już idzie do śmieci, bo to raczej nie jest konieczne, a jeżeli o nią dbamy, nie wciskamy paluchów, mi się to niestety kilka razy udało i widzicie, już jest w dosyć opłakanym stanie, ale gąbka, która kosztuje, wydaje mi się, że 6 funtów, więc około 30 zł starczyła mi na pół roku. Oczywiście mam kolejne, będę je używać, dlatego że dla mnie między nią a Beauty Blenderem dużej różnicy tak naprawdę nie ma. Beauty Blender jest o jakieś 40 zł droższy, więc no nie ma sensu płacić więcej, skoro ten efekt sam możemy uzyskać. Kolejny rewelacyjny produkt, który służył mi przez ostatni niemalże rok, jest to żel do brwi z MAC. Tak naprawdę jest to żel przezroczysty, ale z racji tego, że ja najpierw wypełniam brwi, a później je utrwalam żelem, no to oczywiście na taki jasno-brązowo-szary kolor się zabarwił. Mój idealny żel, który bardzo mocno skleja brwi, utrwala brwi. Ja mam rzadkie brwi i też dosyć długie, a ja nie chcę ich przycinać, dlatego że jak już się przytnę, to w ogóle będą jak takie małe jezol zwierzę wyglądać, więc bez przesady. Dlatego ja je zawsze po wypełnieniu je utrwalam i to jest mój idealny żel. Teraz stosuję samą szczoteczkę, no i powiedzmy, że udaję, że na tej szczoteczce coś tam jeszcze jest, ale na pewno kupię go ponownie. No jedyny minus to jest cena, 70 zł za żel do brwi, to jest cena zbójecka, ale naprawdę jest tego wart i w przyszłych miesiącach na pewno kupię go sobie ponownie. Teraz przejdźmy do dwóch tańszych produktów marki Celia, które ja po prostu uwielbiam. Ja już o nich mówiłam wiele razy, na pewno tej pomadce Wam mówiłam wiele razy. Jest to seria Celia Lips on Top, pomadka w kredce Chubby Lipstick. Mój odcień to była 2. Tutaj jeszcze może, może zobaczycie cokolwiek, jaki jest to odcień. Taki naturalny, różowy, też Wam podlinkuję, robiłam z nim makijaż, wiele razy miałam go w filmie, po prostu rewelacja. Nie jest to może jakiś super wydajny produkt, ale on kosztuje mniej niż 15 zł, naprawdę jest po prostu idealny. Ten odcień 2 oraz odcień 10 to są takie właśnie lekko nude, różowe, idealne na co dzień. Jeżeli macie ochotę na coś fajnego do ust i niedrogiego, to mogę polecić. I kolejny produkt tej samej marki, tym razem z serii Lashes on Top. Robiłam jego recenzję na blogu, więc jeżeli jesteście ciekawe, jak na moich rzęsach się prezentuje, to zostawię Wam link w opisie. Jest to produkt, który obiecuje, producent obiecuje, jest to maskara 100% rozdzielenia i 100% objętości. Ja nie wiem, co to znaczy 100% rozdzielenia czy 100% objętości. To 100% rozdzielenia to, że każda rzęsa jest osobno, to takiego efektu chyba żaden tuż nie daje. Natomiast ładnie rozdziela, faktycznie ładnie wydłuża. W moim przypadku on nie pogrubia rzęs, nie daje im żadnej objętości, ale ja takich duży nie lubię, więc ja byłam z niego zadowolona. Ja go oceniłam jak taki dobry, średni dobry tusz. Taki wiecie, naprawdę fajny, do takiego codziennego makijażu bardzo bym polecała i kosztuje do 15 zł, więc jest rewelacja. I na sam koniec produkt do paznokci. Lakier, który miałam na paznokciach przez ostatnie pół roku, tak naprawdę codziennie. W każdym, może nie w każdym filmie, bo jakieś tam wyjątki raz na miesiąc się zdarzało, ale wiecie, że ja noszę na co dzień głównie jasne paznokcie. Teraz mam oczywiście film. Taki mocno kryjący bladoróżowy lakier, a ten, który zużyłam, jest to Essie Ballet Slippers. Taki delikatniejszy, po dwóch czy nawet trzech warstwach, delikatnie jeszcze prześwitują końcówki, ale on wygląda tak szykownie, tak klasycznie. Tak naprawdę uważam, że do każdej pracy, gdzie jakikolwiek makijaż paznokci wchodzi w grę, to on się sprawdzi, ja go uwielbiam. Teraz jakby korzystam z innych lakierów, z Fiji, czy właśnie moich innych ulubionych jasnych lakierów, do tego Essie Ballet Slippers na pewno w przyszłości wrócę. No i teraz bierzemy się za pielęgnację. Tutaj taki produkt, który tak naprawdę mógłby być w ulubieńcach, mogłam powiedzieć, że jest genialny, ale jego po prostu dziadowska wydajność, on jest tak niewydajny, że aż mnie to naprawdę zdziwiło. Jest to peeling z Organic, który sobie kupiłam w sierpniu na urodziny, a naprawdę po dwóch miesiącach go pokazuję Wam w projekcie Denko. To jest coś nie tak, moim zdaniem. Jest to Shea Butter Salt Peeling, czyli peeling na bazie soli z masłem Shea. Jest to wersja grecka. On tutaj też zawiera olej kokosowy, naprawdę skład jest tip-top, do składu nie można się przyczepić i właśnie masło shea, olej kokosowy, inoleiki, skład jest bardzo bogaty, te kryształki soli są dosyć takie grube, więc wolno to się wszystko rozpuszcza. Wszystko jest fajnie, zapach jest piękny, taki delikatnie winogronowy, naprawdę, tutaj nie ma się do czego przyczepić, ale ten peeling o pojemności 200 gramów, a nawet widzę, że on ma tylko termin ważności do zużycia 3 miesiące, więc pewnie producent zdaje sobie z tego sprawę, że ten peeling jest absolutnie niewydajny. Ja jestem takim naprawdę średniakiem, jeżeli chodzi o wzrost i wagę, jestem po prostu taką typową, średnią, przeciętną dziewczyną, jeżeli o to chodzi. I mi na wypeelingowanie całego ciała ta pojemność służyła na 3 razy. W życiu nie miałam takiego peelingu o pojemności 200 właśnie gramów, czy tam 200 ml, która by mi starczyła na 3 razy. No, to nie jest tani produkt, ja za niego zapłaciłam prawie 40 zł, jakieś chyba 36,90 czy 37,90. No i sorry, ale taki produkt za 40 zł nie może mi starczyć na 3 razy. A naprawdę ja jakichś kosmicznych ilości tego nie brałam. Jeżeli komuś byście chcieli sprawdzić go na prezent, to myślę, że prezent będzie idealny i wymarzony, no ale
To nie jest taki produkt, który, do którego ja bym się chciała wracać wciąż i wciąż, dlatego że no, 3 razy to jest w ogóle jakiś żart. Dobra, przejdźmy do mycia ciała. Tutaj zużyłam 2 żele marki Balea. Moja siostra, będąc kilka miesięcy temu w Berlinie, kupiła mi 3 żele marki Balea. Ja żele Balea lubię, dlatego że są tanie, kosztują chyba około 55 eurocentów. Więc naprawdę są tanie, są wydajne, ładnie pachną, ładnie się pienią, dla mnie są idealne. I tutaj zużyłam żel o zapachu marakui, a tutaj kokos i nektarynka. Naprawdę nie jestem się w stanie zdecydować, który ten żel był lepszy, dlatego że zapach piękny, wydajność jest całkiem spoko. Są dosyć duże, dlatego że mam 300 ml, no dla mnie rewelacja. Mam jeszcze jeden, który już teraz oszczędza, bo mi został ostatni, tak trochę mi smutno. Natomiast mam nadzieję, że w listopadzie będę na 2 dni w Berlinie, przynajmniej no, takie mam plany, zobaczymy jak wyjdzie, więc sobie zrobię taki zapas, że po prostu całą siatę będę miała z drogerii DM zakupów. Zobaczycie, że tak się stanie. No i żel, który używał głównie mój chłopak, chociaż ja też czasami go skubałam, jeżeli miałam ochotę na coś bezzapachowego. Jest to neutral żel do skóry wrażliwej, bez barwników, bez parabenów i bez zapachów. O tym Wam już też mówiłam. Kupiłam mu kolejny i też dzielnie zużywa, jest zadowolony, więc spoko, więc podejrzewam, że do niego będziemy często wracać. Do mycia rąk zużyłam ostatni produkt z Bath & Body Works, jaki się u mnie uchował, czyli piankę do mycia rąk, taką piankę głęboko oczyszczającą o zapachu świeżej bawełny. Absolutnie mój ulubiony produkt. Zawsze mnie to zastanawia, jak to jest możliwe, że taka delikatna, lekka pianka tak dobrze domywa makijaż z dłoni, czy jak kogoś maluje się w domu, czy jak sobie robię makijaż. To po prostu niesamowite, żeby eyeliner taki wodoodporny schodził taką zwykłą pianką. Uwielbiam. Tutaj widzicie cenę 14,50, dlatego że ja nigdy w cenie regularnej za 30 zł nie kupuję, bo uważam, że to jest szaleństwo, ale jak są na promocji, zawsze robię spore zapasy. Kolejny produkt, który powiem Wam szczerze, mnie zaskoczył, dlatego że ja Wam zawsze pokazuję różne żele do golenia. Ja już trochę, powiem Wam szczerze, od żeli Gillette, marki Gillette odchodzę, dlatego że dla mnie te żele, albo ja ich tak dużo zużywam, może tak być, ja też się często golę, no ale nie wydaje mi się, żeby taki żel za 15 zł miał mi starczać na 3-4 tygodnie i się skończył. Dlatego też teraz szukam tańszych opcji, ale w Biedronce kilka miesięcy temu skusiłam się na piankę do golenia Gillette. Jest to męska, do skóry wrażliwej, bo też chciałam coś mojemu chłopakowi kupić. I powiem Wam, że raz, że ona była bardzo wydajna, bo tutaj jest aż 300 ml. A dwa, naprawdę fajny produkt, bardzo gęsta, ładnie się na nią goli nogi, nie daje takiego poślizgu może jak żel, ale kosztowała za 300 ml 7,99 w Biedronce i jeżeli jeszcze taką ofertę znajdę, to na pewno po nią sięgnę, bo jest naprawdę bardzo przyjemna i zapach, tak jak ja nie lubię tych wszystkich męskich, śmierdzących kosmetyków, to uważam, że ten zapach był po prostu przepiękny. Dobra, przejdźmy teraz do pielęgnacji ciała. Zużyłam w ostatnim czasie chusteczki do demakijażu z Synergen. Ja ich nie używam do demakijażu twarzy, bo znaczy zazwyczaj nie używam, jak jestem na siłowni czy na basenie, to tak, ale tak na co dzień stosuję jej właśnie do zmywania produktów z ręki. Są całkiem fajne, niestety nie wiem, dlaczego wycofali te chusteczki z Be Beauty, które używałam, które po prostu używałam opakowanie za opakowaniem, teraz ich nie ma. Trochę mi się to nie podoba. Dobra, przejdźmy teraz do produktów z Joskin. Zużyłam produkt, który już kupiłam ponownie, widzieliście go w zeszłym miesiącu w holu. Jest to Joskin normalizujący żel przeciwzmarszczkowy, bardzo delikatny produkt do dogłębnego oczyszczania cery normalnej i mieszanej, bo właśnie do takiej on jest przeznaczony. One mają takie kolory zielono-niebieskie, ta cera jest właśnie utrzymana w takiej zielono-niebieskiej tonacji. Super delikatny żel, też bardzo wydajny, nie pieni się może jakoś spektakularnie, bo nie ma SLS, ale naprawdę jest rewelacyjny. I też jest dosyć wydajny, dlatego że 200 ml starczyło mi wcześniej właśnie na 4 miesiące, mam drugie takie samo opakowanie. A produkt, który mi się podobał, ale którego jakiegoś super działania nie widzę, dlatego nie kupię, nie kupię go ponownie, dlatego że ja te produkty dostałam kilka miesięcy temu i ten żel kupiłam ponownie, a toniku właśnie już nie kupię. Jest to normalizujący tonik przeciwzmarszczkowy do cery normalnej, mieszanej. Dla mnie jedynym tonikiem, właściwie płynem zuszczającym, który ja używam na co dzień, codziennie od chyba 5 czy 6 lat, jest produkt Clinique, dlatego że on działa, ma kwasy złuszczające i on coś robi, a dla mnie taki tonik normalny to tak naprawdę, no, to jest taka dla mnie zabarwiona woda, która oczywiście no, ma zmywać resztki makijażu, odświeżać skórę, przywracać naturalny poziom pH, ale to równie dobrze może robić tonik za 5 czy 10 zł, niekoniecznie za 30. 25 chyba około. Także żel bardzo polecam. Tonik taki, wiesz, wiecie, jest okej, ale jakoś tam ja nigdy się nad tonikami super nie rozpuszczam, bo dla mnie tonik z Clinique jest najlepszy, no i tyle. Krem do twarzy. Tutaj co Wam powiem, to pewnie Was szokuje, ale zużyłam oczywiście, tak jak w każdym projekcie Denko, pokazuję Wam mój ukochany krem do porannej pielęgnacji, krem pod makijaż, Ziaja krem nawilżający, matujący 25+. Jest to krem, którego ja używam bez najmniejszej przerwy od mniej więcej 2,5 roku. I stwierdziłam, że moja cera
i po prostu potrzebuję od niego chwili spokoju, dlatego że nie działa już tak dobrze, nie można używać, nawet jeżeli to jest kosmetyk, który spadza nam się doskonale przez x lat, to nie powinniśmy go przez te x lat używać, dlatego że do każdego kosmetyku buzia się przyzwyczaja. I tak jak kiedyś właśnie on super nawilżał i też dobrze matowił, to teraz na przykład moje buzi w ogóle nie matuje. Natomiast ja teraz też stawiam na nieco inne produkty, bo dość intensywnie złuszczam moją buzię. Dlatego też nie tak często nagrywam jak wcześniej, nie chcę się Wam pokazywać z odpadającą twarzą, bo myślę, że to efekt nie jest wizualny zbyt przyjemny. Dlatego też ja robię sobie od niego przerwę, co nie zmienia faktu, że nadal uważam, że to jest najlepszy krem pod makijaż do młodej buzi, taki właśnie 18+, 20+, nawet 25+, też się sprawdza. Natomiast na pewno do niego wrócę, to nie jest żadna skreślona miłość, nie jest żadne bolesne zerwanie, po prostu robimy sobie od siebie przerwę, co nie zmienia faktu, że go uwielbiam. Tak, kolejny produkt, który uwielbiam, który kupiłam sobie w prezencie tak naprawdę od mojego chłopaka, tak to nazwijmy, bo dostałam od niego bon do wykorzystania w sklepie Douglas i kupiłam sobie, pamiętacie, jakieś pół roku temu krem pod oczy Hydrating Eye Cream z Bobbi Brown. Jest to krem, który jest bardzo drogi i tak naprawdę przed jego ponownym jakby używaniem właśnie powstrzymuje mnie tylko jego cena, dlatego że za 15 ml musimy zapłacić około chyba 219 zł, jakoś około 220 zł. On bardzo ładnie nawilża, jest bardzo lekki, ale jednocześnie to jest takie trochę dziwne, bo on się i super spisuje rano, i pod makijaż i super się spisuje wieczorem, więc jest gęsty, ale nie jest zbyt gęsty, jest rzadki, a nie jest zbyt rzadki, wiecie o co chodzi. Także super się spisuje pod makijażem, ale naprawdę porządnie nawilża. Może kiedyś go sobie kupię, jak będę miała kasę taką wolną, luźną, to może kiedyś do niego wrócę, natomiast teraz mam inne kosmetyki, ale muszę powiedzieć, że ten naprawdę, jak go przestałam używać, to dopiero zobaczyłam, jak ja go tak naprawdę lubiłam. I tutaj takie trzy, cztery właściwie maluszki. Krem, który wzięłam sobie próbkę z Douglasa, i próbkę taką w słoiczku i w takiej właśnie formie już gotowej jest saszetki. Jest to Clarins Multi Active Day. Krem na pierwsze zmarszki, krem mocno nawilżający do takiej skóry właśnie 25+. Jest to krem, na który ja się czaję, szczerze, żeby Wam nie skłamać, ze 2 lata. Natomiast 50 ml słoiczek kosztuje 289 zł. Oczywiście można kupić tester w jakiejś perfumerii internetowej czy na Allegro. Można jakby zminimalizować, zmniejszyić jego cenę do jakichś 180-190 zł, ale taniej go nie znajdziecie teraz raz, a to i tak jest dużo. Natomiast jeżeli chodzi o jego działanie, jeżeli ktoś z Was chciałby taki właśnie droższy, mocno nawilżający, bogaty w działaniu, bo niekoniecznie w konsystencji krem, dlatego że są wersje i do cery normalnej, i do wszystkich typów cery, i do cery tłustej, i do cery suchej, także naprawdę każda z nas wadzi coś dla siebie. Dla mnie jest idealny ten dla wszystkich typów cery, jest taki bogaty, jednocześnie lekki, nawilżający, po prostu jest piękny, to jest idealny krem, zresztą miałam tych próbek więcej, nawet niż tutaj Wam pokazuję, bo nie wszystkie zachowałam, bo jeszcze widziałam z innych perfumerii te same próbki i naprawdę krem jest doskonały i tak naprawdę, jeżeli chciałobyście sobie sprawić jakiś ekstra krem, taki już właśnie więcej niż tylko nawilżający, to ten naprawdę jest genialny. Ja kiedyś go sobie na pewno kupię, tylko jest to na razie niezbyt bardzo sprecyzowana przyszłość, ale kiedyś na pewno Wam ten krem pokażę, bo się dla mojej buzi po prostu super sprawdza. Krem, który tutaj kolejna próbka, jest to tym razem Chanel Hydra Beauty Cream. Jest to taki zwykły krem nawilżający, zwykły, ale też bardzo dobrze działający. Kiedyś, pamiętam, kupiłam go sobie na lotnisku w wersji pełnowymiarowej, jakieś 2 chyba lata temu, czy 3 lata temu, już nie chcę Wam tutaj kręcić, ale miałam go w wersji pełnowymiarowej i jestem z niego za bardzo zadowolona. Natomiast wydaje mi się, że płacenie 300 zł za krem, który jest tylko nawilżający, to jest zdecydowanie za dużo. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was ma takie pieniądze do wykorzystania, do dyspozycji i chce sobie kupić jakiś super krem nawilżający, to ja ten polecam. Natomiast ja bym wolała zainwestować właśnie w moim przypadku, wolałabym zainwestować w taki przeciwzmaczkowy krem solidnie nawilżający na dzień. I ostatnia rzecz, którą tutaj również mam próbkę, to było, ten produkt miałam w Glossy Boxie kiedyś, chyba pół roku temu, jak jeszcze prenumerowałam Glossy Boxa. I jest to taki olejek nawilżający do włosów z serii Oro Fluido. Wydaje mi się, że to jest ta profesjonalna linia marki Revlon. Sprawdzę to i napiszę Wam tą informację, jak będzie, bo nie chciałam Was tutaj w pole gdzieś wyprowadzić. I taka malutka próbeczka o pojemności 5 ml starczyła mi na jakieś 4 czy 5 miesięcy używania na końcówki po każdym myciu. Widzicie ostatnio, że moje włosy oczywiście są gładkie, ale takie małe tutaj pipki z nich odstają. I czy na końcówkach, czy tutaj coś takiego odstaje. Dlatego, że ja zawsze nagrywam filmik po tym, zazwyczaj bezpośrednio po tym, jak umyję włosy i te włosy po prostu odstają na każdą możliwą stronę świata, bo one muszą trochę, wiecie, odsapnąć po myciu, dojść do siebie. I ja zawsze je wygładzam właśnie takim olejkiem. Ten olejek to nie jest taki typowy silikonowy zapychacz, że każdą dziurę w włosie zatka i jeszcze całe włosy
że tak powiem, nie za dobrze się będą od niego czuły. To jest olejek na bazie naturalnych, w miarę naturalnych, oczywiście w miarę możliwości składników, i on działa niesamowicie. Włosy pięknie pachną, są takie bardzo lśniące, wygładzone, super. Oczywiście się sprawdza jako takie zabezpieczenie przed ciepłem suszarki, czy prostownicy, czy lokówki. Rzadko, szczerze mówiąc, korzystając z jakichś miniaturek, jestem na tyle zadowolona, że wiem, że wrócę po, że kupię sobie kolejny taki pełnowymiarowy produkt. A tutaj w tym wypadku wiem, że bardzo fajnie właśnie, żeby ten produkt był w Glossy Boxie, bo sama go sobie nie kupiła, nie znałam w ogóle tych produktów, nie Redken, tylko Revlon, sorry, bo powiedziałam, że wcześniej, że Revlon, no nie wiem. W każdym razie jest to, wydaje mi się, ta profesjonalna seria do włosów marki Revlon i wiem, że kupię sobie duże opakowanie. Sprawdzałam w internecie ceny, podlinkuję Wam tam, gdzie można je kupić. Nie są aż takie drogie, są też różne pojemności. Możecie kupić takiego maluszka za 8 zł, możecie kupić pojemność 25, 50 i 100 ml. Ja pojemności 100 ml, czyli takiej, bym w życiu nie wykorzystała chyba do końca życia, bo mi musiała włosy na rękach odżywiać i smarować. Ale kupię sobie na pewno albo tą pojemność 25, albo 50 ml, jeszcze się zastanowię. Kupię to sobie w przyszłym miesiącu, dlatego że w październiku zamierzam sobie nie kupować niczego, jest to taki miesiąc po prostu wolny od zakupów. No i tak, mówiłam, że trochę ze mną posiedzicie, 21 minut, no przecież lubicie takie długie filmy. W ogóle w podostatnim filmem, gdzie nagrałam 9-minutowy filmik o ulubieńcach, było po prostu pospolite ruszenie i oburzenie, że ten filmik jest taki krótki, więc to jest mój remarz. Mam nadzieję, że te 20 kilka minut ze mną upłynęło Wam w miłym towarzystwie, oczywiście mam taką nadzieję. To są wszystkie moje recenzje kosmetyków, mam nadzieję, że ten film i te krótkie, szybkie recenzje pomogły Wam w zdecydowaniu się na jakiś produkt, bądź odradziłam Wam w ten sposób zakup jakiegoś produktu. Jeżeli macie jakieś pytania, problemy, cokolwiek, piszcie oczywiście zawsze na dole. I co, za oglądanie Wam bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!